Witam serdecznie na terenach publicznych w miejscowości Wolica. Znajdujemy się dokładnie na działkach 513 i 514. Są to działki publiczne, dokładnie w samym sercu Wolicy. Tym wszystkim, którym numery działek nic nie mówią, znajdujemy się dokładnie w otoczeniu ulic Oliwkowej, Złotego Płosa oraz ulicy Gruntowej. Działka 513 to ta z prawej mojej strony. Działka 514 to jest u gór, którą udało pozyskać się jeszcze na początku tej kadencji. Dzięki temu suma łącznej powierzchni obu działek otworzyła nam drogę do inwestowania na tym terenie. Tak jak informowałem wcześniej Państwa, został rozstrzygnięty przetarg na budowę boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią. Inwestor wykona inwestycję za kwotę 477 tysięcy. Obecnie czekamy na podpisanie umowy z wykonawcą, więc już za chwilę pojawi się tutaj ciężki sprzęt i teren zamieni się w plac budowy. Zakres inwestycji to budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią o wysokości 6 cm. Boisko będzie otoczone ogrodzeniem piłkochwytowym. Wymiary boiska wraz z wybiegami to 30x62. Boisko jest to pierwszy etap inwestowania na tym terenie. W dalszej kolejności już zostały złożone wnioski na pozyskanie środków zewnętrznych. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się ten teren rozbudować o parking, ścieżki, ławeczki, dojazdy oraz oświetlenie. Przed nami wielki sukces w Wolicy. Ja mam ogromną satysfakcję, że mogłem się przyczynić do tej inwestycji. Już dziś zapraszam do śledzenia postępów budowy i zapraszam na obiekty przy ulicy Złotego Kłosa.